Patrzcie, szkieletory, załatwię was waszą własną bronią. To w ogóle... Ej, wróćmy się, bo ja przez chwilę myślałem, że już miałem jednego Winxa. Tam przecież Winx był u góry. Se przy okazji odnowię tego. Power upa. Czy już nie mogę tu wrócić? O nie! Mam nadzieję, że będę mógł potem wrócić. O nie! Przed checkpointem zginąć. Ale przynajmniej tu będziemy mieli to z głowy. Dobrze! Monster! Więc w sumie to nawet dobrze, żeśmy zginęli. Przynajmniej tutaj mam już sprawę załatwioną. To jest naprawdę, kurde, zaskakujące, że ten soundtrack ma taki klimat strasznie medieval, nie? W ogóle sama w sobie gra jest po prostu świetna. Nie wiem w ogóle, ona była jakoś popularna w Polsce? Mi się wydaje, że właśnie ona nie była jakaś super popularna w Polsce. W sensie, że ktoś tam kojarzył tę gierkę, ale nie była ona jakaś super znana. Tak mi się wydaje. Jezu, muszę ich pokonać. A spadać. Na razie jest spokój. To jest dynia. O nie! Dynia też daje z siebie wszystko. Wiecie co ja bardzo lubię w 40 Wings? Że jak obrywamy, to nie ma czegoś takiego, że raptem postać się odpycha do tyłu jakoś. Wiecie, o co chodzi, nie? Tylko po prostu ona stoi w miejscu i tyle, i obrywa, nie? A nie tak jak w niektórych gierkach. O! Tego bym nie przepuścił. Czwarty i ostatni Dream Key. Elegancko. Rumble. Dobra. Fajna ścianka w ogóle tutaj. Takie niebieski cień pada. Ceglane takie ściany. O kolorze cyjanowym. Nie, no. Fajnie tutaj, kurde, twórcy zrobili. To muszę przyznać. Fajna to jest sprawa. A wy w ogóle jakie mieliście wspomnienia z tymi poziomami i w ogóle ze światem zamkowym? Weźcie, napiszcie w sekcji komentarzy, bo jestem po prostu ciekaw waszego zdania, waszej opinii. I mamy wszystko, mamy całe koło zapełnione. Night Cops. Nie wiem czemu wydaje mi się, ale ten stary dziad miał chyba Night Cop na imię.
Coś mi się tak kojarzy. Dobra, więc lecimy teraz na Tadebera. Ostatniego bosika, który na nas tutaj czeka. Znaczy ostatniego, Jezus Maria. W przyszłej sesji będzie ostatni boss. Castle boss, okej. Lecimy z Koksem. Idziemy mu skopać 4 litery. Teraz się kurde nie wygrzebiesz z tego pajacu. Dobra, nie wiem o co tutaj chodzi, ale boss się zapowiada ciekawie. Nie rozumiem o co tutaj chodzi, ale wiem tylko, że on obrywa cały czas. Tutaj mamy tylko czas 30 tych. Dobra, jesteśmy. Teraz go sobie spowolnimy. No, nie za bardzo ogarniam konfrontacji z nim, tak więc będzie ciekawie. Szczególnie, że mam ostatnie życie. Dobra. 6 zetek mam. Kurde, no chciałem skoczyć, nie udało się. Mam nadzieję, że teraz się uda. Mu zostało jedno, jedyne życie. I'm not sure it looks quite right, old leader. Well, I can always let it out a bit of the crutch. No, I mean it doesn't match the other one. The other teddies all laugh. No. Bad, oh, wicked threadbare. Vanity is a sin. But master... Enough! Sew your own leg on. No, Tadeber wygląda bardzo słabo. Już jest nawet bez nogi. A Knighta zaczyna chyba to bardzo denerwować. Tego staruszka Knighta, kurde. Bo chyba on tak się nazywa. Ale będę musiał to potwierdzić w montażu. Dobra, zapiszmy sobie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o świat zamkowy. 7 wingsów nam zostaje do końca. Więc lećmy sobie tutaj i otwórzmy sobie ostatnie drzwi
przed wielkim finałem. Dobra. To chyba były te drzwi. Elegancko. To nie źli piraci, kurde, w toalecie znowu, kurde. Znaczy dobra, może nie toalecie, teraz to jest łazienka w sumie, wiadomo o co chodzi. Okej. Wszystko wyzerowane, jesteśmy w świecie pirackim. Leci ta sama muzyczka, co w świecie tym, kiblowym. Tam, gdzie byliśmy sobie ostatni raz. W świecie Jima po prostu. Dobra. To tutaj sobie zapiszemy, moi drodzy. No dobra, tak więc to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny jest prowadzony ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam podoba się ogólnie seria i czy macie jakieś wspomnienia z światem, który robiliśmy niedawno. To jest szósty świat, czyli ostatni świat w grze, więc prawdopodobnie następna sesja już będzie ostatnią sesją z gry 40 Wings. Tak więc, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content i według ciebie w sposób ciekawy, informatywny prowadzę let's play, że mówię tutaj dużo ciekawych rzeczy i tak dalej i ci się oczywiście to spodobało, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. I gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.